inne przedstawienie ruchu adwentowego. Pokazano mi, jak całe niebo interesuje się dziełem, które odbywa się na ziemi. Jezus polecił potężnemu aniołowi, aby stąpił na ziemię i ostrzegł mieszkańców, żeby przygotowali się na jego powtórne przyjście. Gdy ów anioł odszedł od obecności Jezusa w niebie, promieniowała przed nim nadzwyczajnie jasna światłość. Powiedziano mi, że jego misją było oświecenie ziemi swą chwałą i ostrzeżenie ludzi przed nadchodzącym gniewem Bożym. Tłumy przyjmowały to światło, niektórzy wyglądali bardzo uroczyście, inni zaś byli radośni i zachwyceni. Wszyscy, którzy przyjmowali to światło, zwrócili swe oblicze ku niebu i wielbili Boga. Chociaż światło to promieniowało na wszystkich, niektórzy wstąpili w zasięg jego wpływu, mimo że nie przyjmowali go sercem. Innych znowu opanowała wielka złość. Kaznodzieje i lud złączeni z niszczennikami zdecydowani stawiali opór światłu owego potężnego anioła. Natomiast wszyscy ci, którzy przyjęli to światło, odeszli od światła i złączyli się ściśle ze sobą. Szatan i jego aniołowie zajęli się bardzo tym, aby jak najwięcej dusz odwrócić od światła. Grupa, która odrzuciła światło, wpadła w ciemność. Widziałam anioła Bożego, jak z największym zainteresowaniem obserwował tych, którzy uważali się za lud Boży, aby zanotować charakter, jaki rozwinął w wyniku przedstawienia im pochodzącego z nieba poselstwa. Gdy bardzo wielu z tych, którzy wyznawali, że kochają Jezusa, odwróciło się z pogardą, drwinami i nienawiścią od tego niebieskiego poselstwa, anioł z pergaminem w ręku spisał owe haniebne czyny. Całe niebo ogarnęło oburzenie, że Jezus jest tak lekceważony przez swych powszechnie uznanych naśladowców. Widziałam, jak wierzące dusze były rozczarowane, gdy nie ujrzały swojego Pana w spodziewanym czasie. Jednak zamiarem Bożym było, aby ukryć przyszłość i doprowadzić swój lud do podjęcia decyzji. Bez zgłoszenia wyznaczonego czasu przyjścia Jezusa nie można byłoby dokonać dzieła wyznaczonego przez Boga. Szatan zwiódł bardzo wielu, aby wielkich wydarzeń związanych z sądem i zakończeniem czasu próby oczekiwali gdzieś daleko w przyszłości. Zatem niezbędną rzeczą było, aby lud został doprowadzony do gorliwego przygotowania się na czasy teraźniejsze. Kiedy miną czas, ci, którzy nie w pełni przyjęli światło owego anioła, złączyli się z tymi, którzy zgardzili poselstwem i drwili z rozczarowanych. Aniołowie zanotowali postawę owych formalnych naśladowców Chrystusa. Wyznaczony czas, który minął, sprawdził i wypróbował ich i wielu z nich zostało zważonych na wadze i znalezionych lekkimi. Głośno twierdzili, że są chrześcijanami, ale prawie w żadnym punkcie nie naśladowali Chrystusa. Szatan cieszył się z powodu stanu tych pozornych naśladowców Jezusa. Miał ich w swoim sidłach. Większość doprowadził do tego, że opuścili wąską ścieżkę i do nieba usiłowali dostać się innymi drogami. Aniołowie widzieli, że czyści i święci są pomieszani z grzesznikami w Syjonie oraz lubiącymi świat obłudnikami. Dlatego czuwali nad wiernymi uczniami Jezusa, ale ich grzesznicy mieli swój wpływ na świętych. Tym, którzy z całego serca pragnęli zobaczyć Jezusa, bracia z imienia zakazywali mówić o Jego przyjściu. Aniołowie przyglądali się tym scenom i współczuli reszce, która umiłowała przyjście Pana. Innemu podróżnemu aniołowi polecono stąpić na ziemię. Jezus dał mu do ręki pismo i kiedy stąpił on na ziemię, wołał: upadł, upadł Babilon. Wówczas zobaczyłam rozczarowanych, jak ponownie podnoszą wzrok ku niebu i z wiarą i nadzieją wyczekują na pojawienie się swego Pana.
ale wielu z nich znajdowało się jak gdyby w odurzonym stanie, pogrążeni we śnie. Mimo to na ich twarzach mogłam zobaczyć ślady głębokiego smutku. Zawiedzeni w swych nadziejach zauważyli w Piśmie Świętym, że znajdują się w czasie zwłoki i cierpliwie muszą czekać na spełnienie się proroctwa. Ten sam dowód, który doprowadził ich do czekania na przyjście Pana w 1843 roku, doprowadził ich do tego, że oczekiwali go również w roku 1844. Widziałam też, że większość nie posiadała już tej siły, jaka cechowała ich wiarę w 1843. Rozczarowanie przytłumiło ich wiarę. Gdy lud Boży złączył się w okrzyku drugiego anioła, niebiańskie zastępy troskliwie zapisywały rezultaty poselstwa. Widzieli wielu, którzy nosili imię chrześcijan, jak z pogardą i drwinami odnosili się do tych, których dotknęło rozczarowanie. Gdy z ust szyderców padały słowa „jeszcze nie zostaliście w niebo wzięci”, zapisywał je jednak jeden z aniołów. Anioł powiedział, szydząc z Boga, zwrócono mu uwagę na podobny grzech popełniony w starożytnych czasach. Eliasz został przemieniony i wzniesiony do nieba, a jego płaszcz spadł na Elizeusza. Potem nadbiegli bezbożni chłopcy, którzy nauczywszy się od swych rodziców pogardzać mężem Bożym, szli za Elizeuszem i drwiąc wołali: „Znieś się łysy, wznieś się łysy”. Takim znieważaniem Bożego sługi znieważali Boga i zaraz spotkała ich kara. W podobny sposób ci, którzy drwili i wyśmiewali wiarę świętych w ich wzniesienie, zostaną nawiedzeni gniewem Bożym i dane będzie im odczuć, że lekceważenie Stworzyciela nie jest rzeczą błahą. Jezus polecił innym aniołom, aby szybko stąpili na ziemię w celu ożywienia i wzmocnienia słabnącej wiary Jego ludu oraz przygotowania go do zrozumienia poselstwa drugiego anioła i ważnego przemieszczenia, które wkrótce nastąpi w niebie. Widziałem, jak Jezus obdarzył tych aniołów wielką mocą i światłem, a oni szybko przybyli na ziemię, aby wykonać zlecone im zadanie wsparcia drugiego anioła w jego poselstwie. Wielkie światło oświeciło lud Boży, gdy owi aniołowie wołali: „Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy zobaczyłam, jak ci rozczarowani powstali i wraz z głosem drugiego anioła głosili: „Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Światłość aniołów wszędzie przenikała ciemności. Szatan i jego aniołowie usiłowali przeszkodzić rozszerzaniu się tego światła i wynikających z niego skutków. Spierali się z niebieskimi aniołami, mówiąc im, iż Bóg zawiódł lud i że oni wraz z swoją światłością i swoją mocą nie skłonią świata do uwierzenia, że przyjdzie Chrystus. Nie zważając na to, szatan starał się zagrodzić drogę i odciągnąć umysły ludzkie od owego światła. Aniołowie Boży kontynuowali powierzone zadanie. Ci, którzy przyjęli światło, wyglądali bardzo uszczęśliwionych, wytrwale patrzyli w niebo i pragnęli pojawienia się Jezusa. Niektórzy płakali, w wielkiej rozpaczy modlili się. Ich wzrok zdawał się być skierowany na samych siebie i nie mieli odwagi spojrzeć w górę. Wtedy światło z nieba usunęła od nich ciemność i ich wzrok, który w rozpaczy kierowali na samych siebie, teraz został skierowany ku górze, a każdy rys twarzy wyrażał wdzięczność i świętą radość. Jezus i wszystkie zastępy anielskie z upodobaniem spoglądali na wierne i czekające dusze. Natomiast ci, którzy odrzucili i przeciwstawili się światłu poselstwa pierwszego anioła, pozbawili się światła drugiego anioła i nie mogli odnieść żadnej korzyści z mocy i chwały, która towarzyszyła poselstwu. Oto oblubieniec nadchodzi. Jezus odwrócił się od nich z wyrazem dezaprobaty, gdyż oni go wyszydzili i odrzucili. Ci zaś, którzy przyjęli to poselstwo, otoczeni zostali obłokiem chwały. Obawiali się bardzo o to, aby nie obrazić Boga, przeto wyczekiwali, czuwali i modlili się, by poznać Jego wolę. Widziałam, że szatan wraz ze swymi aniołami usiłował usunąć to boskie światło od ludu Bożego,
ale tak długo, jak oczekujące dusze miłowały to światło i wzrok swój mój miały skierowany z ziemi na Jezusa, szatan nie mógł pozbawić ich jego cennych promieni. Poselstwo dane z nieba rozcieczyło szatana i jego aniołów i doprowadziło tych, którzy twierdzili, że miłują Jezusa, ale pogardzili jego przyjściem, do wyszydzenia oraz naśmiewania się z wiernych i ufających dusz. Anioł notował każdą zniewagę, każde lekceważenie i każdą krzywdę wyrządzoną dzieciom Bożym przez ich braci z imienia. Bardzo wiele osób podnosiło swe głosy, wołając: oto oblubieniec idzie, i opuszczało swych braci, którzy nie miłowali przyjścia Jezusa i nie mogli ścierpieć tego, że oni stale mówią o Jego powtórnym przyjściu. Widziałem, jak Jezus odwrócił swoje oblicze od tych, którzy odrzucili i pogardzili Jego przyjściem, a następnie nakazał aniołom wyprowadzić swój lud spośród nieczystych, aby się nie skalał. Ci, którzy byli posłuszni owemu poselstwu, odeszli jako niezależni i zjednoczeni. Święte światło świeciło na nich. Wyrzekli się świata i doczesnych korzyści, wyzbyli się z ziemskich skarbów, których swój zaniepokojony wzrok, kierując swój zaniepokojony wzrok ku niebu, oczekując swego umiłowanego oswobodziciela. Na ich obliczach jaśniało święte światło świadczące o wewnętrznym pokoju i radości. Jezus polecił swym aniołom pójść i wzmocnić ich, bowiem zbliżała się godzina ich próby. Widziałem, że ci oczekujący nie byli dotąd bowiem wypróbowani tak, jak musieli być. Nie byli jeszcze wolni od błędów. Widziałem łaskę i dobroć Boga w tym, że posłał ludowi na ziemię ostrzeżenia i powtarzające się poselstwa, aby doprowadzić ich do stanowionego padania swych serc oraz studiowania Pisma Świętego, ażeby mogli pozbyć się błędów, które przekazali im poganie i papiści. Poprzez te poselstwa Bóg wyprowadził swój lud tam, gdzie mógł dla nich pracować z większą mocą, a oni zaś mogli zachowywać wszystkie jego przykazania. Dziękuję.